Temat monitoringu miejskiego w Józefowie powraca. Niedawno dziennikarze pewnej stacji telewizyjnej uznali za słuszne, by zająć się tą sprawą. Wszelkie dobrodziejstwa płynące z posiadania monitoringu na terenie miasta przysłoniła mroczna wizja życia na podsłuchu. Nie wiadomo, komu miałoby zależeć na tym, aby mieszkańcy nie mieli zaufania do systemu, który znacznie poprawia ich bezpieczeństwo. Ale na pewno przestępcom byłoby raźniej bez monitoringu. Każde miasto szanujące swoich obywateli powinno stawiać na poprawę bezpieczeństwa, a co za tym idzie, na rozwój systemu monitoringu miejskiego. Do tej pory wsparcie tego systemu umożliwiło między innymi zatrzymanie sprawców napadu na aptekę, ujawnienie wielu sprawców dewastacji na stacji PKP Józefów oraz dewastacji ławek i koszy na śmieci w parku, ujawnienie nietrzeźwego sprawcy pobicia, schwytanie kilku złodziei rowerów oraz pasera i odzyskanie własności. Zatrzymano również sprawców, którzy dokonali rozboju na stacji paliw i kradzieży z włamaniem do sklepu. Kiedy to po zapoznaniu się z nagraniem z kamer przemysłowych, operatorka monitoringu rozpoznała ich na ulicy. Monitoring miejski wykorzystywany jest do zabezpieczenia imprez kulturalno-oświatowych, festynów, imprez sportowych. Monitorujemy okolice szkół, skatepark, place zabaw, okolice aptek, sklepów, okolice niebezpieczne, zagrożone przestępczością i wykroczeniami. Kamery monitoringu wyposażone są w system zdalnego sterowania, głośniki komunikacyjne i standardowy mikrofon zwrotny. Straż Miejska nie stosuje tego systemu do prowadzenia dyskusji, lecz do udzielania pouczeń głosowych, zwłaszcza że na wysokość, na której wiszą kamery, nie dociera dźwięk normalnych rozmów. Słychać raczej ruch samochodów oraz wiejący wiatr. Dlatego sygnał mikrofonowy jest wyłączony. Chcę Państwa zapewnić, że w naszym mieście nigdy nie było możliwości podsłuchiwania rozmów, ani ich archiwizowania, nagrywania. Nasz monitoring miejski nie zawiera takiej możliwości. Po prostu nie możemy tego robić z przyczyn technicznych. Wiem, że w materiale, z którym ostatnio było dosyć głośno, pojawiła się teza przeciwna, ale no taka jest już rola mediów i czasami taki wydźwięk ich materiałów, że no nie zawsze ukazują rzecz w prawdziwym świetle. Ogólnie rzecz biorąc, trudno traktować poważnie spiskową teorię o podsłuchiwaniu mieszkańców, zwłaszcza że system nie oferuje operatorowi możliwości rejestracji dźwięku. Na początku było słychać przychodzący głos, ale to było na przykład jak wiatr wiał, to był głośny szum. Pociąg przejeżdżał, to było jakieś takie, no szum było słychać. Ale to jest wszystko odłączone, bo przez to nam głośniki do pouczeń coś źle chodziły i to jest wszystko podłączone. Ale rozmów nigdy nie było słychać, ewentualnie mówię świst wiatru. Możecie Państwo bez skrępowania, tak jak do tej pory, tak i teraz i w przyszłości, rozmawiać na ulicach naszego miasta i żadne dźwięki nie będą podsłuchiwane z Waszych rozmów, nagrywane. Tu nawet nie ma funkcji nagrywania głosu, tak mi się wydaje. Obraz owszem. To chyba dobrze, że media interesują się Józefowem, ale może nie warto za cenę wątpliwej sensacji podkopywać zaufania mieszkańców do monitoringu, który jest w mieście konieczny. Cały ten monitoring został zrobiony tylko po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo państwa na terenie naszego miasta. I wiemy, że przynosi on bardzo pozytywne efekt. To jednak nie zawsze rozumiemy, dopóki nie staniemy w obliczu napadu lub kradzieży. Dopiero wtedy kiełkuje w nas nadzieja, że może jakaś kamera to nagrała, a sprawca zostanie ukarany.